Grzegorz Szczepanik, MMA.pl, jesteśmy na forum MMA, naszym gościem jest Paweł Jóźwiak i na początek Paweł zadaje to pytanie wszystkim, jak tobie się tutaj podoba? Witam serdecznie wszystkich fanów, to bardzo fajna inicjatywa, bardzo pozytywne przedsięwzięcie, jak widać jest straszny popyt na to i zapotrzebowanie na rynku, cieszę się, że jesteśmy częścią tego wydarzenia i na pewno zawitamy tutaj jeszcze niejednokrotnie. Jechałem tutaj, wydawało mi się, że to wszystko będzie troszeczkę mniejsze, a tego jest tutaj naprawdę dużo. Jest strasznie dużo wystawców, organizatorów, jesteście wszyscy tutaj i jesteśmy wszyscy tutaj razem. To jest naprawdę duże i fajne i dosyć dużo ludzi było. Nie no, fajne wydarzenie, wszyscy ludzie wokół branży skupieni w jednym miejscu, dużo fanów, kibiców, można się spotkać, porozmawiać, fani mogą sobie porobić zdjęcia z zawodnikami, porozmawiać z promotorami, także jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne mam odczucia. Wy tutaj macie też swoją konferencję prasową, po której już jesteśmy i powiedz mi, bo ogłosiliście na niej bardzo ważną rzecz, Paweł Pawlak podpisuje kontrakt z organizacją Fight Exclusive Night. Dokładnie, kolejny bardzo mocny zawodnik podpisał kontrakt z naszą organizacją. Myślę, że wzmocni i tak już bardzo silną kategorię półśrednią. Tutaj spore nadzieje wiążemy z Pawłem Pawlakiem. No, zawodnik już walczył dla najlepszej organizacji na świecie, niestety został zwolniony. No, moim zdaniem troszeczkę przedwcześnie. My z kolei damy szansę mu odbudowania się i mam nadzieję, że z czasem do tej organizacji powróci, ale też zostanie zapamiętany jako zawodnik, który zrobił dużo dobrego w Fenie i który stoczył kilka bardzo ciekawych, bardzo emocjonujących pojedynków. Powiedz mi, on już zawalczy na tej gali we Wrocławiu, która będzie? Tak, dokładnie z tego miejsca zapowiadam, że już na FEN 12 Field of Force we Wrocławiu zadebiutuje Paweł Pawlak. Nie zamierzamy mu odbudowania w żaden sposób ułatwiać. Skonfrontujemy go na początek przygody z naszą organizacją, z bardzo mocnym rywalem z zagranicy, którego nazwisko podamy już wkrótce. Na razie nie możesz nam zdradzić. Nikt tego nie ogląda. Nie, no szczerze to jeszcze tego nazwiska nie mam, bo temat jest gorący, kontrakt jest świeżo podpisany, trwają właśnie poszukiwania rywala dla niego. Dobrze, powiedz mi, bo wtedy pojawiały się te informacje o te procenty przejścia do UFC. Paweł jest takim zawodnikiem, który z wami taki kontrakt podpisał? Nie chcę, tak jak wcześniej już wspomniałem, nie chcę na forum publicznych mówić szczegółów na temat kontraktów, ale jak widać ten kontrakt podpisany z Pawłem Pawlakiem chyba rozwieje wszystkich wątpliwości, że jednak te kontrakty jednak mimo wszystko nie są takie krzywdzące dla zawodników, skoro tak klasowy zawodnik, jakim jest Paweł, zdecydował się podpisać z nami. Jasne, wszystko rozumiem. Dobrze, powiedz mi, kogo jeszcze zobaczymy na gali FEN 12? Będzie tam walka o pas, Michał Michalski zmierzy się. Przede wszystkim będą tam trzy walki o pasy mistrzowskie, bo będzie walczył o pas Michalski w kategorii 7-7. W tej samej kategorii, tyle że w kickboxingu, będzie walczył Paweł Biszczak oraz w kategorii półciężkiej o pas zawalczy Michał Ząbek. Także to będzie prawdziwe królewskie rozdanie we wrocławskiej hali stulecia. Kolejne wyzwanie przed nami, bardzo duży obiekt, już tam co prawda kiedyś byliśmy, zapełniliśmy ten obiekt, no ale wiadomo, każda gala tworzy swoją historię, trzeba zakasać mocne rękawy i pracować, mam nadzieję, na kolejny sukces. Ponadto na gali zobaczymy trzech naszych zawodników, którym ostatnio nie szło, mam nadzieję, że powrócą, odbudują się, mam na myśli Golonkiewicza, Pawła Kiełka oraz Wojtka Janusza, trzy bardzo mocne karty, jeśli chodzi o polskie MMA, no wiadomo, taki jest sport, aż się wygrywa, raz przegrywa, cała trójka ostatnio przegrała, mam nadzieję, że tym razem powrócą w wielkim stylu. To może zacznijmy od początku. Michał Michalski zmierzy się o pas kategorii półśredniej. Czy możemy zdradzić, kto będzie jego przeciwnikiem? Michał Michalski zmierzy się z bardzo mocnym rywalem zagranicy, którego nazwiska jeszcze dzisiaj nie podam. Zrobimy to lada chwila. Okej, ale to znaczy, że nie będzie to Paweł Żelazowski? Nie, nie będzie to Paweł Żelazowski, pomimo że chciałbym, żeby to była już teraz walka z Żelazowskim, aczkolwiek Paweł borykał się ostatnio z kontuzjami. Jego walka z Albertem Odzimkowskim do ostatniej chwili była zagrożona, jednak wyszedł, pomimo że ta walka trwała krótko. Nie będzie w stanie się teraz przygotować. Pawła zobaczymy w walce o pas mistrzowski już tej jesieni. Dobrze. Ząbek też będzie się bił o pas. Dla niego już mamy rywala? Trwają poszukiwania rywala dla Ząbka. Szukamy dosyć mocnego rywala dla niego z zagranicy. Chcemy, żeby nasz mistrz, zdobywając ten pas, naprawdę stanął na wysokości zadania i pokonał kogoś mocnego. Tak samo jak Szymański pokonał czołowego zawodnika, jaki był Ziółkowski. Zasłużenie zdobył ten pas. Podobną historię chcemy stworzyć z Ząbkiem. Wszystkie walki o pas będą pięciorundowe już zawsze na Fenie? Tak, oczywiście wszystkie walki będą na dystansie 5 rund, zarówno w kickboxingu, jak i w MMA. Dobrze, powiedz mi, Paweł Kiełek, on się dopytuje o walkę z Jakubem Boczkiem we Wrocławiu. Czy to wchodzi w rachubę? Czy może już jest podpisane? Czy nie chcesz nam tego powiedzieć?
Nie, no nie chcę powiedzieć. Paweł Kiełek zmierzy, wystąpi na fenie, tak jak wspomniałem. A nazwisko jego rywala ogłosimy lada chwilę. Ale to już jest pewne, że Paweł na tym fenie wystąpi. Tak, tak, dokładnie. Dobrze. Dobra, to by chyba było na tyle, bo dla Pawła Biszczaka to tak jak tutaj jest napisane MMA, to jak zwykle jestem ignorantem i fajnie, że wam się to sprzedaje i idziecie w tę stronę, mi się ta strona nie podoba, ale... Rozkochamy się jeszcze w kickboxingu dzięki walkom tak klasowych zawodników, jakim jest Paweł Biszczak, bo z tego co mi to nawet najbardziej rdzeni fani MMA, którzy nie cierpią K1, uwielbiają walki Biszczaka, także to jest fenomen Biszczaka, gasi pożary, także gasi też również najmocniejszych rywali w ringu. Dobrze, okej, okay. Nie będę się sprzeczał na tę chwilę, zostawię tę sprawę otwartą. Czy zobaczymy jeszcze kogoś, kogo możemy zdradzić na tej gali FEN12? No będzie jeszcze parę ciekawych nazwisk, na pewno staramy się stworzyć jak najbardziej ciekawy fight card, ale wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz i tak już dzisiaj dużo kart odsłoniliśmy, także step by step, krok po kroczku będziemy ogłaszać. Dobrze, powiedz mi jeszcze jedną, mam ważną kwestię i ważne pytanie, dla mnie ważne pytanie, zapowiadałeś swego czasu łokcie, kiedy i czy w ogóle? Bardzo bym chciał te łokcie, bo powiem tak, MMA bez łokci to jest po prostu dla mnie takie, no coś, czego brakuje, no nie wiem do czego to porównać na tą chwilę, no muszą być te łokcie, także te łokcie lada chwila wprowadzimy, ja będę ze swojej strony robił wszystko, żeby to już było od tej gali, no skoro mamy walki na dystansie 5 rund, to nie widzę powodu, żeby nie było łokcie, to te walki będą ciekawsze dla widzów, także łokcie muszą być. Dobrze, a czy jest gdzieś w dalszych czy krótszych planach jednak klatka na fenie? No z klatką jest bardziej skomplikowana sytuacja z uwagi na K1, które mamy i ta klatka nie do końca sprzyja połączeniu do obu tych dystylfit. No, na pewno przy którejś gali spróbujemy tej klatki i zobaczymy. Też muszą wszyscy pamiętać, że my przede wszystkim walczymy na tą chwilę u widza na gali mimo wszystko. Klatka fajnie wygląda z perspektywy telewizora, ale może niekoniecznie fajnie z perspektywy hali, jak się siedzi blisko tego ringu. I to klatki, przepraszam, to przez tą siatkę niewiele widać, a z kolei przy ringu ta widoczność jest lepsza i to też jeszcze element jest taki na razie, który nas bardziej przekonuje, żeby mieć ten klatkoring. Przepraszam, że Cię będę porównywał, ale w KSW mówili tak samo, zrobili klatkę, już nie zwracają na to uwagi, że widz widzi inaczej. Ja jednak będę Cię dopingował do tego, tak jak Ty mnie do K1, to ja Cię będę dopingował do tego, żeby jednak wprowadzić ją jak najszybciej. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, no ale historia organizacji, którą wymieniłeś, mówi jasno, że potrzebowali na to około 10 lat, żeby wprowadzić ten klatkoring. My na rynku jesteśmy dopiero trzeci rok, no i też jesteśmy jeszcze na innym etapie. Wiadomo, że zmniejszamy ten dystans do nich, bardzo mocno ich gonimy, rozwijamy się, no ale czasu nie oszukamy i musimy też to wszystko wprowadzać stopniowo. Dobrze, ostatnie pytanie. FEN12 w maju we Wrocławiu. Ile gal jeszcze będzie w tym roku? Dwie, no standardowo Summer Edition, Polskie Morze promujemy, także będzie gala wakacyjna i na jesieni jeszcze jeden duży event. Dobrze, dziękuję Ci bardzo i widzimy się we Wrocławiu na FEN12. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów sportu walki. FEN12 zbliża się, poczujcie moc, bo naprawdę będzie grubo.